Praca zdalna staje się z roku na rok coraz bardziej popularna. Pandemia koronawirusa i sam postęp technologiczny sprawiają, że zarabianie w internecie jest wyborem coraz większej liczby osób. Jakie są jego plusy, a jakie minusy? W jaki sposób możemy zarabiać pieniądze pracując w domu? Czy potrzebne są nam specjalistyczne umiejętności, czy też pracę w sieci może wykonywać każdy? W dzisiejszym wideo przyjrzymy się wszystkim tym aspektom. Ponadto pokażę Wam aż 15 różnych sposobów na pracę zdalną. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do samej listy zajęć, które możemy wykonywać w domu, warto pochylić się nad kilkoma palącymi kwestiami dotyczącymi pracy zdalnej. W internecie narosło wiele fałszywych teorii i w tym materiale warto rozprawić się z chociażby kilkoma z nich. Pierwszą jest mit, że w internecie każdy może zarobić miliony. Kiedy widzę kolejną reklamę obiecującą złote góry za klikanie w maile, czy też skorzystanie z, uwaga, tajnego i automatycznego bota do handlu kryptowalutami za jedyne 199,99, mogę tylko westchnąć i pokręcić z niedowierzaniem głową. Niestety, gdyby tego typu reklamy nie przynosiły zysku ich twórcom, nie byłoby ich w sieci. Wiele osób szuka sposobu na szybkie wzbogacenie się przez internet, bez poświęcania choćby grama wysiłku. Tego typu metoda po prostu nie istnieje. Zarabianie w internecie wymaga od nas poświęceń i pracy. Jeżeli myślisz inaczej, proszę Cię, wyłącz to wideo, ponieważ stracisz tu tylko czas. Nie ma drogi na skróty, nie ma magicznej metody. Jest natomiast praca i wyrzeczenia, które z czasem oczywiście przynoszą zasłużone efekty. Przypomina to proces odchudzania. Osoby, które szukają magicznej tabletki na odchudzanie, tracą tylko czas, nerwy i pieniądze. Te natomiast, które rozpoczynają dietę i regularne ćwiczenia, z czasem uzyskają pożądany efekt. Drugim mitem, który warto tutaj obalić, jest to, że każdy może zarabiać przez internet. I tutaj warto dodać, że owszem, każdy może zarabiać, ale nie każdy będzie zarabiał. W internecie na efekty najczęściej trzeba poczekać i tutaj ponad 90% osób ponosi porażkę. Bo gdybym Wam powiedział, że będziecie mogli w rok zbudować dochód pasywny na poziomie minimum 1000 zł miesięcznie, zarabiając przez internet, zechcielibyście poświęcić 12 miesięcy na jego zdobycie? Myślę, że znakomita większość powiedziałaby, że tak, oczywiście. Ale po 2-3 miesiącach, góra po pół roku, większość z osób porzuciłaby pracę, nie widząc efektów. Kiedy pracujemy na etacie, po miesiącu pracy widzimy efekt w postaci naszej wypłaty. Praca zdalna nie daje nam takiej gwarancji. Nigdy nie będziemy mieli pewności, czy w danym miesiącu zarobimy, czy też nie. Dlatego też praca zdalna nie jest dla każdego. Jeżeli na przykład macie długi lub balansujecie na krawędzi wypłacalności, nie próbujcie swoich sił w sieci. Najpierw zbudujcie finansową poduszkę bezpieczeństwa, spłaćcie zobowiązania, odłóżcie ekwiwalent minimum 3 wypłat i dopiero wtedy zacznijcie swoich sił w sieci. W przeciwnym wypadku napytacie sobie tylko biedy. Presja i często nierealne oczekiwania mogą sprawić, że nie zarobicie nawet złotówki. Nie mówię, że tego typu podejście jest łatwe. W internecie roi się od zdjęć czy wideo osób, które pokazują swoje milionowe zarobki z internetu i wmawiają innym, że oni też tak mogą i to w dodatku bez żadnego wysiłku. Uważajcie, ponieważ nie jest to prawda. Jeżeli chcecie jednak już teraz zacząć pracę zdalną, to zróbcie to etapowo. Nie rzucajcie z dnia na dzień swojej pracy, a zacznijcie stopniowo poświęcać swój czas po godzinach pracy na zdobywanie odpowiednich umiejętności i zarabianie pierwszych pieniędzy w internecie. Okej, mam nadzieję, że ostudziłem nieco Wasze wyobrażenie na temat pracy zdalnej. Nie zrozumcie mnie jednak tutaj źle, w internecie da się zarobić pieniądze i to niemałe, należy jednak trzeźwo patrzeć na ten segment rynku. Dlatego też postanowiłem na początku tego materiału zawrzeć te kilka słów przestrogi. Kiedy mamy je już za sobą, czas przejść do samego zestawienia. Starałem się wybrać różne rodzaje pracy zdalnej, tak aby każdy mógł znaleźć coś tutaj dla siebie. W związku z tym zachęcam Was serdecznie do zapoznania się ze wszystkimi sposobami na pracę w domu.
Nie zniechęcajcie się tym, że teraz nie posiadacie umiejętności, aby zarabiać danym sposobem. Jeżeli jakiś pomysł przypadnie wam do gustu, poczytajcie o nim więcej i zastanówcie się, jakie umiejętności musicie zdobyć, aby móc zarabiać przez internet daną metodą. Często może okazać się, że wystarczy jedynie nieco samozaparcia i pracy, aby móc zdobyć odpowiednie umiejętności. W związku z tym proszę was o otwarty umysł. Ok, przejdźmy teraz do samego zestawienia. Pierwszym pomysłem na pracę w domu jest wirtualny asystent. Ta praca zdalna polega na wykonywaniu przeróżnych zadań zleconych nam przez naszego pracodawcę. Czasami mamy do przygotowania raport, czasami musimy umówić spotkanie czy wizytę, a innym razem zdobyć niezbędne informacje. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, dla kogo pracujemy. Wirtualny asystent pomaga rozwiązywać wiele problemów i im więcej będzie ich w stanie rozwiązać, tym lepiej. Jeżeli więc dobrze radzicie sobie z Wordem i Excelem, a także umiecie znakomicie rozplanować czas, nie zastanawiajcie się długo i spróbujcie swoich sił jako wirtualny asystent. Wystarczy wejść na dowolny portal z ogłoszeniami i tam zacząć przeglądać oferty. Zwróćcie uwagę, jakie umiejętności wymagają od swoich pracowników pracodawcy. I nawet kiedy nie wyślecie swojego CV, warto zanotować te umiejętności, które się powtarzają. Wtedy będziecie wiedzieć, że na przykład w większości ofert pojawia się organizacja czasu pracy albo obsługa Worda. Wiedząc to, warto poszerzyć swoje umiejętności w danym zakresie poprzez naukę indywidualną, czy też zakup książek lub kursów online. Dzięki temu wyprzedzicie swoją konkurencję i zdobędziecie lepiej płatne zlecenia. Drugim pomysłem na pracę z domu jest wypełnianie wniosków, rozliczanie PIT-ów, czy też tworzenie biznesplanów. Ta praca jest podobna do poprzedniej z tą różnicą, że tutaj to my aktywnie poszukujemy naszych zleceniodawców. Oczywiście, aby wykonywać te zadania, należy posiadać odpowiednią wiedzę. Każdy klient, który zleca nam zadanie, chce otrzymać gotowy produkt, który wyśle bez konieczności jego poprawy. Dlatego też i tutaj niezbędna jest edukacja. Na szczęście wujek Google może nam w tym pomóc. W internecie znajdziecie masę wartościowych informacji. Ponadto zachęcam was również do na przykład uczenia się poprzez składanie wniosków we własnym imieniu na różnego rodzaju projekty. Wtedy w konsultacji na przykład z urzędnikiem nauczycie się znacznie więcej i szybciej. Trzecim pomysłem na zarabianie przez internet jest obróbka i tworzenie wideo. Ta praca zdalna może wydawać się trudna do realizacji, ale są to tylko pozory. Uwierzcie mi na słowo, ja sam kiedyś nie potrafiłem montować wideo, a teraz tworzę profesjonalne materiały, które oglądają tysiące osób miesięcznie. A jestem samoukiem, wszystkiego nauczyłem się w internecie i tam radzę wam kierować swoje kroki. Na samym kanale Ziemniaka znajdziecie tyle w pełni darmowej wiedzy, że spokojnie wystarczy wam ona na początek, a jest to tylko jeden kanał. Kiedy zdobędziecie nowe umiejętności, możecie świadczyć usługi dla innych osób, obróbka wideo, czy też tworzenie nowych materiałów, na przykład o tematyce reklamowej, to świetny pomysł na zarabianie przez internet. Zainteresowanie produkcją wideo dla firm z roku na rok rośnie i warto edukować się w tym kierunku. Dlatego, jeżeli interesujecie się tą tematyką, serdecznie polecam wam ten rodzaj pracy w domu. Kolejnym pomysłem na pracę zdalną, który jest nieco powiązany z poprzednim, jest prowadzenie kanału na YouTubie. W wielu już moich wideo polecam każdemu założenie własnego kanału. Plusów jest naprawdę sporo. Jeżeli na przykład chcecie uczyć się montażu, to własny kanał na YouTubie jest doskonałym poligonem doświadczalnym. Ponadto, gromadząc społeczność wokół kanału, budujecie swój autorytet i często możecie zamienić swoich widzów w późniejszych klientów. Kiedy na przykład prowadzicie kanał o tematyce majsterkowania, może okazać się, że część osób, które was oglądają, skorzysta z waszych usług. Ponadto, dołączając do programu partnerskiego YouTube, możecie dodawać do swoich filmów reklamy, za które otrzymacie wynagrodzenie. Nawet kiedy nie będą to jakieś astronomiczne kwoty, to i tak warto zarobić te kilkaset złotych rocznie. Te pieniądze po pierwsze dadzą wam motywację do działania, po drugie sprawią, że uwierzycie w swoje siły, po trzecie mogą wam posłużyć do inwestowania we własny rozwój. Jeżeli zainteresowałem was tematem prowadzenia własnego kanału na YouTubie, to po pierwsze zapraszam was serdecznie do obejrzenia innych moich wideo na temat rozwoju kanału na YouTubie. Link pokazał się wam tutaj u góry.
po drugie, zapraszam Was na stronę zdominujyoutube.pl, na której to znajdziecie mój autorski kurs online, w którym krok po kroku pokazuję, jak rozpocząć swoją przygodę na YouTubie, tworzyć wideo, które zajmują pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania i zbudować społeczność wokół kanału. Jeżeli jednak nie ciągnie Was w kierunku wideo, może zainteresuje Was piąty pomysł na pracę zdalną, jakim jest copywriting. Polega on na pisaniu artykułów na strony internetowe za wynagrodzenie. Copywriting może przybrać formę pisania krótkich tekstów pod rankingi wyszukiwania. Oczywiście bardziej doświadczeni pisarze mogą tworzyć innego rodzaju teksty i tworzyć na przykład specjalistyczne teksty dla na przykład serwisów informacyjnych. Mogą również pisać prace zaliczeniowe, a nawet stać się ghostwriterami, których zadanie polega na anonimowym tworzeniu całych książek w imieniu innych osób. Dróg rozwoju copywritera jest naprawdę sporo i serdecznie polecam Wam tą pracę zdalną. Sam kiedyś byłem copywriterem i zarabiałem w ten sposób i myślę, że jest to doskonały pomysł na rozpoczęcie swojej przygody w sieci. Niepotrzebne są Wam wielkie umiejętności, przynajmniej do napisania tych prostych form. Wraz jednak z wykonywaniem kolejnych zleceń zdobędziecie doświadczenie i będziecie mogli podejmować coraz bardziej ambitne formy zarobkowania. Jeżeli chcecie zacząć zarabiać tym sposobem, to odsyłam Was do serwisów typu Textbookers, Giełda Tekstów czy Oferia.pl, gdzie możecie już dziś zdobyć swoje pierwsze zlecenie i zarabiać pieniądze przez internet. Kolejnym pomysłem związanym z pisaniem jest założenie własnego bloga. Temat przez wielu wałkowany wielokrotnie, ale pomyślałem, że w zestawieniu nie może go zabraknąć. Własny blog, czy też strona internetowa, daje nam ogromne możliwości i znaczącą przewagę nad tysiącami innych osób. Nawet kiedy nie chcecie publikować regularnie wpisów i nie wiążecie nadziei z tym pomysłem na pracę zdalną, warto posiadać własną stronę www, na której pokazujemy nasze zainteresowania i atuty. Taką stronę możemy dodać do naszego CV i podczas rekrutacji pracodawca może zwrócić uwagę na ten szczegół i wybrać właśnie nas zamiast kogoś innego. Oczywiście blogowanie może przynieść nam wielki sukces i pieniądze. Historie Michała Szafrańskiego z bloga Jak oszczędzać pieniądze czy Macieja Samcika z Subiektywnie o finansach pokazują, że własna strona www może stać się pomysłem na życie i zbudowanie własnej firmy. Jeżeli więc macie dostatecznie dużo determinacji, już dziś zacznijcie budować swój własny blog. Jeżeli jednak nie chcecie blogować, może zainteresuje Was kolejny z pomysłów. Tworzenie stron www dla innych to praca zdalna, która może stać się Waszym pomysłem na biznes i zarabianie w internecie sporych pieniędzy. Tak samo jak w przypadku obróbki wideo, tak i tutaj w sieci znajdziecie dość darmowej wiedzy, aby stać się ekspertem w tworzeniu stron www. Zaczynając od prostych stron wizytówek, możecie zdobywać wiedzę i angażować się w coraz to bardziej ambitne projekty. O ile za prostą stronę www możemy policzyć sobie kilkaset złotych, o tyle za na przykład sklep internetowy możemy zainkasować nawet kilka tysięcy złotych. Jak widzicie, im większe umiejętności, tym większe zarobki. Wszystko tak naprawdę zależy od nas samych i od naszych ambicji. Kolejnym pomysłem na pracę zdalną związaną ze stronami www jest pozycjonowanie ich w wyszukiwarce Google. Pozycja w wynikach wyszukiwania przekłada się bezpośrednio na zarobki danej firmy i jeżeli tylko umiemy podnieść ranking danej strony, możemy zarabiać naprawdę dobre pieniądze. I w tym przypadku najlepiej, kiedy na początku naszej drogi uczymy się metodą prób i błędów pozycjonować frazy na naszej stronie. Po tym etapie możemy próbować swoich sił albo poprzez wyszukiwanie i realizację zleceń, albo poprzez zatrudnienie się w firmie na etacie. Ósmym pomysłem na pracę zdalną jest odpłatne prowadzenie social mediów. Wiele firm zaangażowanych jest w relację z klientami w social mediach. Potrzebują więc oni osób, które w ich imieniu będą te relacje utrzymywać. Publikowanie nowych postów i zdjęć, relacjonowanie wydarzeń, odpowiadanie na zapytania klientów to tylko kilka z zadań, jakie mają do wykonania osoby zajmujące się profilami społecznymi firm.
ta metoda zarabiania w internecie jest o tyle ciekawa, że nie wymaga od nas jakichś szczególnych zdolności. Jeżeli dajecie sobie dobrze radę z Facebookiem, a wasze konto na Instagramie jest niewiele gorsze od konta celebryty, to już dziś zacznijcie rozglądać się za tego typu zajęciem. Bardzo ciekawym pomysłem na pracę w domu jest również handel online. W czasach pandemii coraz większym zainteresowaniem cieszą się właśnie zakupy w sieci. Z jednej strony powodowane jest to zamykaniem coraz to nowych branż, z drugiej ogólnoświatowym trendem. Handel możemy zaczynać od naprawdę drobnych rzeczy i spróbować sprzedać na przykład wszystkie nasze niepotrzebne przedmioty, które zalegają w naszym domu. Jeżeli stwierdzimy, że to jest to, czym chcemy się zajmować, możemy założyć własną firmę i zacząć swoją przygodę w sieci. Oczywiście w tym przypadku potrzebujemy trochę pieniędzy na początku rozwoju naszego biznesu. Możemy jednak wybrać tak zwany model dropshippingu, w którym to nie potrzebujemy inwestować pieniędzy w towar, a jedynie nawiązujemy współpracę z hurtownią, która wysyła towar bezpośrednio do klienta, kiedy ten kupi u nas daną rzecz. My natomiast zarabiamy. Oczywiście to nie wszystkie możliwości. Możecie na przykład kupować popsute rzeczy, następnie je remontować i odsprzedawać drożej. To również ciekawy pomysł na zarabianie w internecie, pracując w domu. Jeżeli jednak nie odpowiada wam handel dobrami materialnymi, może przypadnie wam do gustu pomysł numer 10, czyli handel domenami. Domena internetowa to adres, który możemy nabyć i odsprzedać z zyskiem. Możemy również sami wymyślać nazwy domen, rejestrować je, a następnie sprzedawać. Dodatkowo możemy przechwytywać adresy, które nie zostaną opłacone na czas przez innych właścicieli. Oprócz tego, tak samo jak w poprzednim przypadku, możemy kupować tanio domeny i sprzedawać je drożej. Możemy również stać się brokerem domen, prowadząc negocjacje w imieniu naszych klientów, czy też wyszukując dla nich domeny, jakie ich interesują. Opcji, jak widać, jest naprawdę sporo. Oczywiście, aby zarabiać w ten sposób, musimy po pierwsze posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w branży. Po drugie, rejestracja domen internetowych kosztuje, w związku z tym potrzebujemy pieniędzy na zakup naszych pierwszych adresów. Warto jednak wspomnieć, że na domenach internetowych możemy zarabiać całkiem sporo. Adresy internetowe, zwłaszcza te unikalne, są często warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Praca zdalna może przybrać również formę korepetycji online. W dobie pandemii zyskują one szczególnie na zainteresowaniu. Nauka zdalna w szkole ma wiele wad i często rodzice poszukują korepetycji dla swoich dzieci. Tutaj pojawiamy się my. Jeżeli posiadamy odpowiednie umiejętności i potrafimy przekazać wiedzę innym ludziom, możemy zarejestrować się na jednym z wielu serwisów i świadczyć usługi korepetycji. Jeżeli sprawdzimy się, nasza osoba zacznie być polecana przez uczniów i rodziców, a my zyskamy nowe zlecenia. W tym przypadku oczywiście rozsądnie jest nieco podnieść wysokość naszych usług. 12. pomysłem na pracę zdalną jest tworzenie grafiki komputerowej. Na pewno wielu z was pomyśli w tym momencie, że jest to coś trudnego i tego typu praca zdalna może być wykonywana tylko przez specjalistów. Muszę was jednak wyprowadzić z błędu. Typów grafiki jest tak wiele, że każdy może spróbować tutaj swoich sił. Możecie zacząć od wykonywania logo dla firm lub miniaturek dla filmów na YouTubie. Z czasem, rozwijając swoje umiejętności, możecie przychodzić do bardziej ambitnych i lepiej płatnych zleceń. I w tym przypadku znajdziecie masę darmowej wiedzy w samej sieci. Wystarczy tylko po nią sięgnąć. Szczęśliwy numer 13 w zestawieniu zajmuje praca rekrutera. Serwisy typu Talent Uno płacą nawet po kilka tysięcy złotych za znalezienie odpowiedniego kandydata dla swoich klientów. Naszym zadaniem jest więc go tylko znaleźć. Jeżeli więc macie pokaźną bazę znajomych lub potraficie wyszukiwać zdalnie odpowiednich kandydatów, to praca headhuntera może być czymś w sam raz dla was. Kolejnym zajęciem, które z powodzeniem możemy wykonywać w domu, jest tester oprogramowania. Jeżeli jednak myślicie, że ta praca zdalna polega wyłącznie na graniu całymi dniami w najnowsze tytuły, to muszę was tutaj rozczarować. Praca testera polega na skrupulatnym analizowaniu i raportowaniu wszystkich możliwych błędów. Jest więc ona zarówno monotonna, jak również wysoce nużąca. Niemniej jednak możemy wykonywać ją w domu, a o to właśnie chodzi. 15. pomysłem na zarabianie w internecie jest zarabianie na graniu w gry. Tutaj puszczam oko do wszystkich fanów e-sportów.
Jeżeli posiadacie odpowiednie zdolności i potraficie ograć większość ze swoich znajomych, możecie startować w zawodach. Najlepsi gracze oprócz nagród rzeczowych mogą liczyć na współpracę ze sponsorami i wypłatę comiesięcznego honorarium. Tak, dokładnie, za to, co tygryski lubią najbardziej, czyli zagranie w gry. Oczywiście, jak w każdej pracy zdalnej, tak również i tutaj, bez pracy nie ma kołaczy i aby stać się jednym z najlepszych zawodników w sieci, musicie trenować i poświęcać czas na szlifowanie swoich umiejętności. Niemniej jednak, branża e-sportu jest bardzo rozwojowa i warto śledzić jej wzrost. W dzisiejszym wideo poznaliśmy naprawdę sporo sposobów na pracę zdalną w domu. Mam nadzieję, że ten materiał stanie się dla Was bodźcem do działania i postawieniem swojego pierwszego kroku na drodze do zarabiania w internecie. Jeżeli chcielibyście poznać więcej sposobów na pracę zdalną, to zapraszam Was do obejrzenia innych moich wideo o tej tematyce, jak również do zapoznania się z moim e-bookiem 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, który tak dokładnie nie jest powieścią fantasy, ale poradnikiem, który podsuwa Wam jeszcze więcej możliwości zarabiania w sieci. Więcej informacji o e-booku znajdziecie na stronie sprytnypieniądz.pl/wiedza. Jestem niesamowicie ciekaw, który z pomysłów na pracę zdalną spodobał Wam się najbardziej. Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Dzięki temu będę wiedział, jaka wiedza Was interesuje i w przyszłości poszerzę dany temat. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.